25 czerwca wspominamy świętego Dominika Hernares de Zafra Cubero, biskupa i męczennika. Dominik urodził się 19 grudnia 1765 roku w mieście Baena w środkowej Hiszpanii. Po pewnym czasie jego rodzina przeniosła się do Grenady na Morzu Karaibskim, a Dominik w wieku 18 lat wstąpił do zakonu ojców dominikanów. Po 3 latach został wysłany na misję na Filipiny. Tam po kolejnych 3 latach, w wieku 24 lat, przyjął święcenie kapłańskie. Rok później, pod koniec października 1790 roku, z innym dominikaninem, ojcem Ignacym Delgado, dotarł do Wietnamu. Dominik szybko nauczył się trudnego języka wietnamskiego. Po 10 latach pracy misyjnej został biskupem. Pracował bardzo ofiarnie jako misjonarz. Tamtejsi uczeni cenili jego wiedzę medyczną i astronomiczną. Kiedy w 1838 roku wybuchło prześladowanie w Wietnamie, Dominik został aresztowany 9 czerwca 1838 roku. Umieszczono go w małej klatce. Wkrótce przewieziono go do stolicy kraju, gdzie wielokrotnie był w brutalny sposób przesłuchiwany. W końcu skazano go na karę śmierci za to, że był katolikiem. Zginął poprzez ścięcie 25 czerwca 1838 roku. Miał wtedy 73 lata, z czego 49 posługiwał jako kapłan, a 38 lat jako biskup na misjach w Wietnamie. Beatyfikowany został 27 maja 1900 roku, a kanonizowany 19 czerwca 1988 roku wraz ze 117 męczennikami z Wietnamu. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, przez nauczanie świętego męczennika Dominika, dobra nowina o Twoim Synu przeniknęła do serc wielu ludów. Pokornie Cię prosimy, za wstawiennictwem Twoich męczenników umocnij te ludy w wierze. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,